Przez ostatnie dwa dni w tym cudownym miejscu, jakim jest Rancho nad Wodami w Gospodarstwie Państwa Wrońskich, mieliśmy okazję gościć ponad 40 rolników. Wszystko to, co łączyło tak naprawdę te osoby, to jest rolnictwo regeneratywne. Rolnictwo regeneratywne pomyślane jako holistyczny sposób zarządzania gospodarstwem. Ponieważ rolnictwo regeneratywne to nie jest ani jedna, ani dwie praktyki. To jest sposób myślenia, sposób gospodarowania, sposób przede wszystkim dbania o zasoby naturalne, jakim jest gleba i woda. Te dwa czynniki są podstawą produkcji rolnej. Jeśli o to zadbamy, to możemy mieć większą pewność, że nasze rośliny będą odporniejsze na w ostatnim czasie coraz częstsze zmiany atmosferyczne oraz będziemy mieć chociażby jakąś gwarancję planowania momentem, w którym rzeczywiście zbieramy swoje zbiory. Te dwa dni to tak naprawdę nie tylko wykłady specjalistów, ekspertów Fundacji Rozwoju Rolnictwa, ale też dyskusje, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, wzajemna nauka. I to chyba jest najcenniejsze w tego rodzaju spotkaniach, że wszyscy ci rolnicy, którzy byli razem z nami przez te dwa dni na tych szkoleniach, są bardzo otwarci. Są głodni wiedzy. Nadal rolnictwo regeneratywne jest obszarem, który wymaga edukacji. Wymaga on nadal pracy, wymaga wiedzy i wymaga przede wszystkim dobrych praktyk. Ja jestem bardzo podbudowana tymi dwoma dniami, bo świadczą one o tym, że przed Fundacją Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra jeszcze jest dużo takich ciekawych spotkań z rolnikami. Ja z bratem, z siostrą i z rodzicami utworzyliśmy taki jak gdyby projekt pod tytułem Rancho nad Wodami. To składa się z hodowli bydła szkockiej rasy Highland, która mieści się w Dębowcu Wielkim, w naszej jak gdyby miejscowości rodzinnej. Brat uprawia około 150 hektarów, bo on się zajmuje głównie gospodarstwem, uprawą zbóż i też z tych zbóż mamy karmę dla naszych byków, dla krów. 150 hektarów. A teraz znajdujemy się na ranczu nad wodami, który łączymy hodowlę wraz z promocją wołowiny naszej rasy Highland. I to jest taki projekt, który ma za zadanie promować wołowinę tejże rasy, naszą zdrową wołowinę, w postaci takich pokazów, szkoleń i nauki gotowania i przyrządzania wołowiny. Ile sztuk bydła macie? W sumie wszystkiego mamy dwa stada zarodowe po około 50 krów i około 150 byków. Już odsadków, które są typowo, tak jak wcześniej powiedziałem, karmione z naszymi płodami, tak już typowo na ubój. AT Food jest największą na świecie społecznością, która zajmuje się wdrażaniem innowacji w branży rolno-spożywczej i dla nas rolnictwo regeneratywne jest tak naprawdę priorytetem. Uważamy, że dzięki wdrożeniu praktyk rolnictwa regeneratywnego jesteśmy w stanie nie tylko ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, ale przede wszystkim zapewnić korzyści producentom żywności, w tym korzyści finansowe. I od kilku lat prowadzimy program rolnictwa regeneratywnego AT Food, którego celem jest właśnie wsparcie rolników na przejście na rolnictwo regeneratywne. I w ramach naszego programu, właśnie tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody, w gospodarstwie, odbywają się szkolenia dla rolników, dwudniowe szkolenie właśnie na temat rolnictwa regeneratywnego. Ten program, ten projekt, nasza działalność wspólnie z AT Food jako fundacja, jako partnera strategicznego AT Food ma za zadanie pokazać rolnikom, zainicjować tak naprawdę ten, zrobić pierwszy krok dotyczący rolnictwa regeneratywnego i produkcji regeneratywnej i pokazać, jak może to funkcjonować, gdzie są możliwe popełniane błędy, jak tych błędów uniknąć i tak naprawdę zrobić taki wstęp do produkcji regeneratywnej, a dalej tak naprawdę następne etapy tego całego programu są takie, że my jako fundacja
Wyselekcjonujemy wspólnie z AIT 6 gospodarstw, które będą w programie już tak mocno zaangażowane, czyli będziemy ich wspierać, będziemy naszą wiedzą, nasi doradcy, doradcy fundacji będą tam jeździć, doradzać, tak naprawdę planować, pomagać w produkcji, przygotowywać rekomendacje nawozowe i tak naprawdę spowodować, żeby może za jakiś czas te gospodarstwa już funkcjonowały w sposób regeneratywny i finalnie poprawić może ich gdzieś tam status, jeżeli chodzi o rentowność tych gospodarstw i pokazać, że tak można po prostu robić i tak działać. Co się działo właśnie podczas dzisiejszego i wczorajszego szkolenia? Wczoraj był bardzo taki mocno teoretyczny dzień, w sensie cały dzień były wykłady, prezentacje i tak naprawdę dyskusje tutaj z obecnymi rolnikami, których jest, mamy tutaj ponad 40 gospodarstw i próbowaliśmy im pomóc rozwiązać problemy, z którymi się borykają na co dzień w gospodarstwach, typu co zrobić, żeby jednak na przykład na polach lepiej rosło, czy więcej się rodziło, tak, żeby plony były lepsze, żeby poprawić parametry gleby, czy glebę w ogóle, żyzność gleby, więc bardzo takie intensywny cały dzień, taki warsztatowo merytoryczny, jak ta produkcja wygląda, jak może wyglądać, jak powinna wyglądać właśnie produkcja regeneratywna, jakich narzędzi używać, jak ta technologia powinna funkcjonować, cała agrotechnika i jakich rozwiązań tak naprawdę możemy w tym wszystkim szukać i czym się posługiwać. A dzisiaj taki z jednej strony od rana do południa to pola, czyli jak na polu funkcjonuje, na przykładzie gospodarstwa tutaj, które jest też w programie, które już w jakiś tam sposób regeneratywny od jakiegoś czasu tak naprawdę działa i my z nim współpracujemy jako fundacja, żeby pokazać różnice i efekty na przykładzie już na żywym organizmie na polu, jak wyglądają rośliny z uprawą taką właśnie regeneratywną czy w uprawie regeneratywnej, a jak wyglądają w takiej jeszcze tradycyjnej, bo niektóre pola w tym gospodarstwie są jeszcze tak prowadzone właśnie, te nowo przejęte na przykład są jeszcze tak w taki sposób tradycyjny, i gdzieś tam dopiero ta regeneracja będzie następować i będzie wchodzić, żeby pokazać tym rolnikom też na żywym przykładzie, jak to wygląda, jakie są efekty i żeby poczuli tą glebę, wzięli, dotknęli tak naprawdę, bo to jest najlepszy przykład. Nie da się tego pokazać na żadnej sali wykładowej, na żadnej prezentacji. Dopóki się nie weźmie tej ziemi do ręki, nie grzebnie tym szpadlem i nie poczuje, to ciężko jest uwierzyć. Więc dzisiaj jest taki trochę zmienny ten dzień, w sensie, że trochę tego takiej praktyki w polu, a teraz wracamy jeszcze tam prezentację, jeszcze trochę więcej odnośnie analizy gleby i odnośnie kompleksu sorpcyjnego parametrów gleby, co, jak i dlaczego. No i tyle. I mamy nadzieję, że jak najszybciej rozpoczniemy współpracę z tą szóstką szczęśliwców i podejmiemy się też ciężkiego wyzwania, bo w każdym gospodarstwie są inne problemy, inne, że tak powiem, możliwości i inaczej ta produkcja wygląda, więc będziemy próbować, jak tylko możemy pomóc, żeby było lepiej. Rolnictwem regeneratywnym, stricte nazywanym regeneratywnym, mam do czynienia od 2 lat, bo należę też do fundacji, współpracuję z fundacją Terra Nostra. Dlaczego z nimi współpracuję? Bo posiadają bardzo dużą wiedzę agronomiczną, chemiczną, jest tam wiele osób, które się specjalizują, które wywodzą się z dużych gospodarstw uprawiających ziemię, dlatego też dołączyłem do tego programu rolnictwa regeneratywnego, ponieważ szukałem wiedzy. Co idzie za tą wiedzą? Wiedza i badania różne naukowe pokazują, że nad tą glebą musimy bardzo dużo pracować, żeby osiągać adekwatne rezultaty w plonie naszych roślin. I tutaj, żeby to osiągać, ja użytkuję ziemię bardzo słabej jakości. Przede wszystkim to są gleby 4 i B5, przez co trzeba dużo się napracować, żebyśmy mogli osiągać sukces. To jest regeneracja gleby, czyli trzeba tak pracować z glebą, żeby ją cały czas wzbogacać, żeby ona mogła nam oddać to w plonie już głównym w roślinie. Dlatego stosujemy międzyplony, stosujemy obornik. Płodozmian jest zbudowany z 5 roślin, zaczynając żyto, po życie jest mieszanka gorzowska, po mieszance gorzowskiej jest kukurydza, po kukurydzy jest groch i po grochu jest jęczmień i po jęczmieniu wchodzi znowu żyto. Więc dzięki temu jesteśmy w stanie budować tą żyzność gleby. Mamy dosyć dużą ilość obornika, po jęczmieniu i po życie zbieramy słomę, która jest zastępowana obornikiem, czyli wywozimy słomę z pola, ale idzie też od razu
nawożenie organiczne, co daje nam cały czas podnoszenie walorów tej gleby. Obornik z bydła mamy od 3 lat, więc też ten efekt zaczyna być widoczny. Ta ziemia jest dużo bardziej żyzna. Natomiast efekty ja myślę, że będziemy widzieć za jakieś 2-3 lata, gdzie będzie ustabilizowanie plonu na tych polach, bo płodozmian przejdzie cały swój cykl i ta ziemia zaczyna się wyrównywać, bo to nie chodzi o to, żeby ona była jakaś mega do przodu, tylko żeby ten płodozmian i to, co robimy, regenerujemy tą ziemię, żeby ją stabilizował, żebyśmy my utrzymali plon na podobnym poziomie rok do roku. Bardzo cieszy nas frekwencja. Przyjechali do nas rolnicy z całej Polski, specjalizujący się w produkcji roślinnej, zwierzęcej, ale także warzywniczej i sadowniczej. To jest przede wszystkim dowód na to, że zainteresowanie praktykami rolnictwa regeneratywnego w Polsce rosną, a ten fakt niezmiernie nas cieszy. Ja jestem rolnikiem z rejonu Środy Wielkopolskiej, czyli z rejonu, który te powieje, można powiedzieć, jeżeli chodzi o rejon Polski, to ten problem niedoborów wody występuje. Ale oprócz tego też jestem przedsiębiorcą, właścicielem firmy Ciechowlas Polskie Warzywa, która jest inicjatorem kampanii edukacyjnej pod tytułem Regeneracja. I tutaj mamy taką odpowiedzialność społeczną, czujemy za środowisko i za glebę. No i z racji tego właśnie jestem też tutaj, żeby zobaczyć, jak Fundacja Terra Nostra widzi problem degradacji gleb, ochrony środowiska. Rolnictwo konwencjonalne niesie za sobą pewne zagrożenia poprzez tam erozję, nie erozję, jakieś te sumy opadów, które są już nie są tak systematyczne. No musimy jakoś zabezpieczyć te uprawy przed brakiem wody. Zmieniło się podejście jakby tutaj, jeżeli chodzi o nawożenie gleby. Bo byliśmy nauczeni standardów, które nam z dziada, pradziada, że tak powiem, narzucane były. Mieliśmy jakiś tam schemat, według tego schematu nawoziliśmy. No tutaj niestety cały ten kompleks sorpcyjny, który jest w glebie, on nam tutaj definiuje jakby tą żyzność gleby i co za tym idzie też poprawę struktury, i poprawę oczywiście też jakby magazynowania tej wody. Na tym się właśnie skupiamy tutaj właśnie przy tym BioReaction. Okej, czyli będzie Pan u siebie stosował, czy już Pan stosuje? Po części już stosujemy. Chcemy dalej to wdrażać. Zobacz, chcemy, tutaj mamy możliwość spotkania się z praktykami, którzy już robią to jakiś czas. Wiemy, z czym to się je, po prostu. Są ludzie, którzy już robią, my dopiero gdzieś tam poplony, międzyplony. I wychodzi na to, że to też nie jest tak, jak my to robimy, że to jest idealnie, prawda? Coś trzeba jeszcze dołożyć do tego, bardziej się postarać, zrobić to tak, jak tutaj wspominali, holistycznie po prostu do tego podejść, zrobić to tak, jak ma być po prostu i wtedy będzie ten skutek zamierzony. Bardzo ciekawią mnie tutaj praktyki rolnictwa regeneratywnego. Obecnie uprawiam w systemie rolnictwa ekologicznego i chciałbym jak najwięcej tych praktyk również wdrażać w swoim gospodarstwie. Thank you.